Co on myśli lub co osoba ukochana myśli o tobie, w zależności czy to kobieta, czy mężczyzna. Kochani, witam was serdecznie na moim kanale. Zapraszam do subskrypcji i zapraszam do lajkowania, komentowania. Bądźcie aktywni, dziękuję za waszą obecność. Dzisiaj mamy dwie grupy do wyboru. Pierwsza grupa to karty Lenormanda. Dla wszystkich tych, którzy lubią talię Lenormanda, Lenormand, i mamy ametyst fioletowy. Druga grupa to tarot i sól, bryłka soli z afrykańskich wysp. Także wybierzcie sobie, kochani, albo kamień, albo talię, którą lubicie. Oczywiście możecie zostać cały ten filmik, jeśli lubicie te dwie talii, nie możecie się zdecydować. I zaczynamy teraz od pierwszej grupy, czyli kart Lenormanda. Co ta osoba myśli o tobie? Co ta osoba myśli w tej chwili o tobie? Co twoja osoba ukochana myśli o tobie? Co twoja ukochana osoba myśli, czyli myśli, jakie myśli są tej osoby? Pokażcie karty. Pokażcie karty, jakie myśli są tej osoby. Mamy bukiet kwiatów, lis, mamy kotwicę i pierścionek, kochani, czyli ta osoba myśli o tym, żeby wysłać wam wiadomość. Ta wiadomość być może już jest w drodze lub ta osoba rozmyśla. Też chciałaby z wami porozmawiać, ale tutaj mamy wiadomość, która nadejdzie, tak? Myśli ta osoba nad rozwiązaniem jakichś spraw. Chce was przeprosić, zaprosić. Tu mamy sympatyczną rozmowę, sympatyczne chwile, być może właśnie przeprosiny. Tutaj ta osoba wie, że coś jest fałszywego między wami lub że była jakaś fałszywa lub ma jakieś podstępne jeszcze tutaj do was plany. Chce jednak ta osoba zakotwiczenia, czyli jakiejś stabilności, tak? Potrzebuje stabilnej relacji, ponieważ mamy tu kartę relacji, kartę związku, kartę partnerstwa, wszelkich układów, tak? Wszelkich jakichś kontraktów, więc tutaj ta osoba na pewno myśli tutaj stabilnie o was. Te dwie karty mówią o stabilnej relacji, natomiast tutaj nie wiem, czy jakaś zdrada, czy jakiś fałsz, kłamstwa były, które trzeba wyjaśnić, za które trzeba przeprosić, tak? I ta osoba myśli tutaj, tak jak mówię, o tych przeprosinach, zaproszeniu, o jakiejś właśnie komunikacji z wami w postaci oczywiście wysłanej wiadomości, także spodziewajcie się, że może przyjdzie rzeczywiście jakaś wiadomość, ponieważ ta osoba myśli o tym, by tutaj nawiązać z wami jakiś kontakt, komunikację i myśli o tej relacji waszej, tak? Dziękuję serdecznie grupie pierwszej, kochani. I zobaczymy teraz, co pokażą karty grupy drugiej. Grupa druga, tarot, i mamy tutaj bryłkę soli naturalnej. Zobaczmy sobie talię tarota, oczyszczam karty i teraz co osoba ukochana o was myśli? Pomyślcie sobie o tej osobie, co ta osoba o was myśli, co ta osoba o was myśli, co ta osoba myśli, co osoba ukochana o was myśli, co osoba ukochana o was myśli. Co osoba ukochana o was myśli? Co osoba ukochana o was myśli? Tutaj mamy... Oj, karty lecą, więc wyciągnę wszystkie. W przełożeniu mamy tutaj cierpliwość, że może myśli, że trzeba troszkę przeczekać. O, tutaj te wypadły karty, więc wyciągnęłam wszystkie. Tutaj rozstanie chyba jest między wami. Żal, pustka, deficyt, strata lub też niedostatek pieniężny, niedostatek uczuć, emocji. Ta osoba was bardzo podziwia i ta osoba chce wykonać jakiś krok tutaj do was, patrzy, już się jakby zastanawia,
chce wykonać rzeczywiście ruch, tak? Podjęła decyzję jakąś, chce tutaj być może nawiązać kontakt z Wami. Ta osoba wie, że jesteście bardzo silny, na przykład możecie być tu królową mieczy dla nich, tak? Królowa mieczy to oczywiście bliźnięta waga wodnik, żywioł powietrza, bardzo silna, ostra w zachowaniu czy w słowach kobieta, kobieta intelektualistka, myśląca, mądra. Tutaj mamy też rycerza mieczy, czyli ta osoba jakby chce tu zawalczyć o to, żeby nie było już między Wami takich aż blokad, takich jakichś problemów. Być może jest ta osoba też jakaś agresywna, czy jakaś wybuchowa, może jakieś były między Wami tutaj konflikty. Ta osoba jednak chce tutaj walczyć o to, ale trzyma jeszcze też, trzyma się tej relacji z Wami. Trzyma się też starych przyzwyczajeń, starych nawyków, które być może tutaj w jakimś stopniu są problematyczne. No i było tutaj przez te jej przyzwyczajenia, czy zachowania, czy jakieś złe nawyki, czy złe jakieś, nie wiem, przeszłość, czy coś takiego. Była tutaj między Wami jakaś burza, jakaś, no piorun szczelił, rozwalił wszystko, rozwalił Wasz związek, Waszą relację, rozwalił być może Wasze kontakty, jesteście w izolacji, nie ma nic, posypało się wszystko w gruzach, czyli jest jakaś ruina Waszej relacji, powiedzmy, ale ta osoba jakby czeka cierpliwie, że coś jeszcze się odrodzi, narodzi, że jeszcze coś tutaj może się z tego rozwinąć, urosnąć, że może jeszcze czas wyleczy rany, że może jeszcze należy odczekać, poczekać, żeby te stare rany tutaj się zagoiły i żeby przyniosło to rezultaty, co mieliście, żeby ten czas wygoił, jakby tak jak mówię, te rany, które pomiędzy Wami tutaj zaistniały, tak? Ponieważ coś wybuchło, coś się rozwaliło między Wami. Słuchajcie, jest tutaj smutek, jest rzeczywiście poczucie straty. Jesteście dla tej osoby też bardzo osobą taką mądrą, ciekawą, którą ona na pewno szanuje i chce pójść w Waszą stronę. Może jeszcze się zastanawia, bo trzyma się tutaj swoich tych przyzwyczajeń, jakichś racji, argumentów, może udowadnia sobie jeszcze rację, ale jakby tutaj ma nadzieję, że się jeszcze w przyszłości coś między Wami rozwinie. Także taka jest grupa druga, kochani. Zresztą te dwie grupy są troszeczkę do siebie podobne. Jeśli wysłuchacie cały ten filmik, wysłuchajcie może jeszcze raz cały film i zobaczcie, przeanalizujcie, że jest troszeczkę podobieństwa w tych dwóch grupach, tylko tarot tutaj wchodzi głębiej w tą tematykę, prawda? Jakiejś braku komunikacji, braku właśnie Waszych, nie wiem, spotkań, Waszej relacji i tutaj smutek, strata. Kochani, dziękuję wszystkim za Waszą obecność. Subskrybujcie, zapraszam Was na wróżby indywidualne, napiszcie mi e-maila. Pozdrawiam i do usłyszenia już wkrótce.